Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt przedstawić stanowisko Klubu Poselskiego Ruchu Palikota w sprawie projektu uchwały zmieniającej regulamin prac Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej. Omawiany projekt zmiany regulaminu proponuje wprowadzenie szeregu zmian. Te wszystkie zmiany zostały w sposób szczegółowy i merytoryczny już przez posła sprawozdawcę wymienione, wyszczególnione przez pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego. Jednak kilka z nich faktycznie zasługuje na takie podkreślenie i to chciałbym w swoim krótkim wystąpieniu uczynić. Po pierwsze, projekt uchwały proponuje określenie terminu, w którym ma być przeprowadzone pierwsze czytanie projektu i określa go na okres 6 miesięcy od dnia złożenia projektu. Zmiana ta ma w swym założeniu zlikwidować tak zwaną zamrażarkę, do której trafiały projekty ustaw składane głównie przez opozycję i nie są to tylko i wyłącznie, nie jest to tylko i wyłącznie mityczna zamrażarka, tak? Bo takiego określenia użył pan poseł Głogowski, prezentując stanowisko klubu Platformy. Gdyby spojrzeć na ten fakt ze strony opozycji, byłoby to przedstawione, na pewno widziałby to w innym świetle. Kolejna zmiana, mówiąca o zakazie odrzucenia projektu obywatelskiego w pierwszym czytaniu, jest również godna poparcia. Projekty obywatelskie charakteryzujące się tym, że 100 tysięcy obywateli składa pod takim projektem swój podpis, no zasługuje na co najmniej szczegółowe ich rozpatrzenie przez komisje sejmowe. Wprowadzenie szczegółowego trybu rozpatrywania projektów ustaw podatkowych wzorowanego na procedurze uchwalania kodeksów ma na celu uchronienie polskiego podatnika przed szybkimi zmianami ustaw podatkowych, co również jest nie bez znaczenia, szczególnie w sytuacji, gdy coraz częściej proceduje, Wysoka Izba jest zmuszana, że tak powiem, nawet procedować ustawy, projekty ustaw w pośpiechu, w trybie pilnym i często są to właśnie ustawy podatkowe. Wysoka Izbo, wszystkie proponowane w projekcie zmiany naszym zdaniem mają na celu wzmocnienie autorytetu Wysokiej Izby i jej funkcji kontrolnych wobec polityki europejskiej rządu. Podkreślę to również, padały te słowa już wcześniej z tej mównicy. Opinia komisji jest opinią pozytywną, a dlatego też stanowisko Ruchu Palikota też między innymi nie jest rozbieżne. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Klub Poselski Ruch Palikota jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmiany regulaminu Sejmu RP zawartego w druku nr 440. Dziękuję.